Matka w ciąży przekazała dziecku przeciwciała. Zaskakujące doniesienia media. Mieszkanka Singapuru urodziła dziecko z przeciwciałami COVID-19. Mieszkanka Singapuru, która w marcu w czasie ciąży zakaziła się koronawirusem, urodziła dziecko posiadające przeciwciała COVID-19, informuje lokalny dziennik Straits Times. Może to dostarczyć nowych wskazówek na temat przekazywania wirusa z matki na dziecko. Drugie dziecko 31-letniej Celine Ng Han, syn o imieniu Aldrin, urodził się bez COVID-19, za to z przeciwciałami przeciwko tej chorobie, poinformował singapurski dziennik Straits Times, powołując się na opinię pediatry. To bardzo ciekawe. Pediatra powiedział, że ja sama nie mam już przeciwciał COVID-19, ale ma je Aldrin. Mój lekarz podejrzewa, że przekazałam mu moje przeciwciała w czasie ciąży, powiedziała Ng Han. Kobieta była w 10. tygodniu ciąży, gdy po wycieczce do Europy zdiagnozowano u niej zakażenie koronawirusem. Przeszła COVID-19 łagodnie. Po 2,5 tygodnia wypisano ją ze szpitala, podał Straits Times. Szpital nie komentuje. Szpital Uniwersytetu Narodowego Nuh, w którym urodziła syna, nie odpowiedział jak dotąd na prośbę o komentarz od agencji Reutersa. Na stronie internetowej Światowej Organizacji Zdrowia w WHO napisano, że wciąż nie wiadomo, czy kobieta chora na COVID-19 może przekazać wirusa płodowi lub dziecku podczas ciąży lub porodu. Jak dotąd aktywnego wirusa nie wykryto w próbkach płynu otaczającego dziecko w macicy ani w mleku matki. Lekarze w Chinach donosili wcześniej o wykryciu i stopniowym zaniku przeciwciał COVID-19 u dzieci urodzonych przez kobiety cierpiące na tę chorobę. Lekarze z amerykańskiego Columbia University Irving Medical Center w New York Presbyterian Hospital ocenili w październiku na łamach czasopisma JAMA Pediatrics, że transmisja koronawirusa z matki na noworodka zdarza się rzadko.